Cześć wszystkim! Moi drodzy, powoli zbliża się wiosna, a za nią lato, a co w związku z tym, że każdy z nas chce żyć w czystym, pięknym, wymuskanym mieszkaniu. Dlatego my dzisiaj zabawimy się troszeczkę w Boba Budowniczego. Nawet przygotowałem sobie moją czapeczkę, żeby było jeszcze bardziej wiarygodnie i test był miarodajny. I pojedziemy do trzech z hipermarketów, oczywiście budowlanych. Obi, Castorama i Leroy Merlin. Wszystko zapiszę sobie na liście, żeby niczego nie zapomnieć, dlatego dajcie mi sekundę i do Was wracam. Czapeczka. Ahoj. No to jeszcze raz wszystkie przedmioty, jakie dzisiaj mamy do kupienia. Wałek, farba, papier ścierny, drabina, pędzelki, teleskopowy, akryl, gotowa gładź szpachlowa, taśma malarska, pistolet i kuweta malarska. Żeby tradycji stało się zadość, no to trzeba kim dzisiaj się stać? Kim dzisiaj będę? Bob Budowniczy. Idziemy po zakupy. No moi drodzy, Bob Budowniczy wchodzi do gry. Przede mną Obi, pierwszy sklep. Zobaczcie, tutaj mam już wózek. I zaczynam pierwsze zakupy. Jeszcze nigdy tyle zakupów nie zrobiłem. Nic nie szkodzi. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Zobaczcie, kurde, żeby nic nie spadło. Wszystko jest. No to co, teraz do samochodu, zapakujemy i lecimy do drugiego sklepu. Przyjechałem pod Leroy Merlin i zmierzam wprost do sklepu. Oj, niegroźny kierowca. Jedziemy. Chłopaki, przywiozłem wam prezent, bo tak dobrze ostatnio gracie. Nie chcecie, to nie. Idę sam. Trzymajcie się, chłopaki. Przepraszam państwa, ale muszę wyjść, dziękuję. No i zmierzamy wprost do samochodu. Ta drabina jest mocna. No to ostatni sklep przed nami, Castorama. Wózek przyszykowany, idziemy prosto na zakupy. Tak prezentuje się koszyk z Castoramy. Ja nic, uciekam do samochodu. No i tyle. Taki wóz by nam się przydał. Prawda? 2 złote. Ocalone. Każdy remont zaczynamy od tego, że potrzebujemy połatać troszeczkę dziury, niedoskonałości, a do tego idealnie nadaje się gotowa masa szpachlowa. Chodźmy tutaj może bliżej. I tak, gotowa masa szpachlowa, najtaniej kupicie ją w Castoramie. Kosztuje 3,98 zł, w Leroy Merlin 3,99 zł, a w Obi 3,99 zł. Jest to oczywiście grosz różnicy, no ale jednak najtaniej jest w Castoramie. Dodatkowo później co się robi? Ściera się, jeżeli gdzieś będzie za dużo czy za mało. Do tego jest potrzebna siatka ścierna. Tak wygląda. W 3 sklepach, zobaczcie sobie sami. I teraz cena. Siatka ścierna w Castoramie kosztuje 6,48 zł i jest to najtaniej, gdzie możecie kupić. W Obi 6,49 zł, a w Leroy Merlin 6,98 zł. Dlatego w zestawieniu gotowej masy szpachlowej plus siatki ściernej wygrywa Castorama. Przenosimy się do kolejnego produktu. Później najczęściej używa się folii ochronnej. Oczywiście wcześniej też można, ale zazwyczaj to się robi, gdy rozpoczyna się proces malowania. Folia ochronna w Leroy Merlin jest najtańsza, 2,98 zł. Później kupicie tanią folię w Castoramie, ale to już będzie 3,98 zł, a najdrożej jest w Obi. 3,99 zł jest to folia 4×5, czyli 20 metrów. Dobrze, że jest napisane. Kolejny produkt. Gdy już folia jest rozłożona, no to przychodzi czas na taśmę malarską. I tutaj jest pewnego rodzaju problem, ponieważ w Obi, jak i Leroy Merlin, taśmy wychodzą w podobnych cenach, czyli mniej więcej do 7 zł. Natomiast w Castoramie najtańsza taśma to taśma o cenie 12,98 zł, także prawie 13 zł za najtańszą taśmę. Troszeczkę dużo. W Leroy Merlin kosztuje 3,98 zł, a w Obi 6,40 zł.
39 groszy. Tyle, że to jest taśma 33-metrowa, a te są 40. Dlatego powiem Wam cenę za metr. Ciekawi? Proszę bardzo. W OBI 0,19 groszy za metr, w Castoramie 0,32 groszy za metr i w Leroy Merlin 0,10 groszy, czyli 10 groszy. Kolejny produkt. Czas na akryl. Akryl zazwyczaj używa się w pęknięciach albo narożnikach. Przynajmniej w mojej rodzinie tak się używa, jeżeli w waszej gdzieś indziej, no to dajcie znać. No to zacznijmy od tego akrylu. To są trzy akryle, które kupiłem. Po kolei, w OBI kosztuje 5,29 zł, w Castoramie kosztuje 4,98 zł, a w Leroy Merlin najtańszy, bo 4,94 zł. Dlatego najlepiej pójść do Leroy po akryl. A co z akrylem się nieodłącznie kojarzy? Oczywiście pistolet. Moje pistoleciki, chodźcie tutaj. I podsumowanie. W Castoramie kosztuje 12, nie, przepraszam, pistolet kosztuje 5,96 zł i jest to, od razu Wam powiem, najtańszy pistolet, a najdroższy jest w Leroy Merlin, 11,85 zł. A w OBI uśredniona cena 7,99 zł. Mam wrażenie, że te dwa pistolety są bardzo do siebie podobne, jeżeli to nie jest to samo. Oczywiście, że jest to samo. Tak. To jest to samo, tylko inne kolory. Czyli w Leroy jest troszeczkę inny i wydaje się solidniejszy. A jest ile kosztuje? W Leroy pistolet 5 zł, nie, 11,85. No, no jednak widzicie. Cena idzie w parze z jakością. Kolejny produkt. Już powoli zbliżamy się do końca, dlatego zobaczymy sobie, jakie są ceny wałków, no bo czymś musimy malować. Wałek w Leroy Merlin kosztuje dokładnie 19,85 zł. To jest z Leroy. Z Castoramy kosztuje... O, wszystko się tu wali. Taki ze mnie Bob. Z Castoramy kosztuje 23,98 zł. Natomiast w OBI 9,99 zł. Tylko tu jest mała uwaga, bo to są wałki, które mnie dzisiaj udało się dostać. Te dwa zdecydowanie różnią się jakościowo od tego z OBI. Natomiast na stronie, jeżeli chcielibyście bardziej porównać do takiego, można powiedzieć, basicowego, to możecie kupić w Castoramie za 12,98 zł, a w Leroy Merlin za 8,29 zł. Natomiast to są wałki, które ja dzisiaj dostałem, więc takie testuję. I przejdźmy do kubek. Mamy trzy różnego rodzaju kolorki, no to zaczynamy. Najtańsza kuweta występuje w Castoramie i kosztuje 11,98 zł. Następnie w Leroy Merlin 12,75 zł, a najdroższa jest w OBI 12,99 zł. To są kuwety malarskie. A teraz pędzę, no bo tam, gdzie nie dojdzie wałek, to musimy sobie czymś pomóc. I mamy tutaj trzy przygotowane. Proszę bardzo, pędzel w Leroy Merlin, który wygląda dosyć porządnie, kosztuje 6,89 zł w Castoramie. Też porządny, 9,98 zł, a w OBI 6,49 zł. Jest to najtańszy pędzel. Wybierzcie sami, który chcecie. Jeżeli gdzieś nie dostaniemy, no to albo posłużymy się drabiną, już za moment, albo kijem teleskopowym. Kupimy za 22,50 zł w Leroy Merlin. I to jest ten właśnie kij. W Castoramie niebieski kupimy za 17,98 zł, a w OBI za prawie 20 zł bez jednego grosza. Także najtaniej jest w Castoramie niebieski Obi-Wan Kenobi. Ja pierdyle. I już na samym końcu drabina. Może wstanę, żeby było lepiej. Tak jak widzicie, Castorama, Leroy Merlin i OBI. Co ciekawe, w Castoramie i w OBI dostaniecie tą samą drabinę, tyle że w Castoramie kosztuje ona 39,98 zł, a w OBI 44,98 zł. Także widzicie tą różnicę, a w Leroy Merlin najtańsza drabina, również czterostopniowa, tyle że ma 5 kg więcej udźwigu, kosztuje 44,98 zł, tyle co w OBI i OBI. No.
No i już naprawdę na sam koniec przygotowałem farby, a zobaczcie jakie. To jest farba z Leroy Merlin. To jest farba z Castoramy. A to jest farba z Obi. Jak możecie zauważyć, oczywiście te dwie farby są identyczne i kosztuje w Obi 48,90 zł, w Leroy Merlin taka sama cena, a w Castoramie nie było farby ekologicznej, hipoalergicznej, tylko była ta farba i kosztuje ona 49,98 zł. Także takie farby mamy do wyboru, jeżeli chodzi o biel ze Śnieżki. Wybór padł na Śnieżkę, ponieważ asortyment w tych sklepach był najbardziej zbliżony. Jeżeli chodzi na przykład o Dulux czy Alpine, w niektórych sklepach w ogóle nie występowały, albo były w wariantach 5-litrowych, 10, 20, a nam chodziło o to, aby zestawić farbę 10-litrową, białą i Śnieżka była po prostu najbliżej siebie, jeżeli chodzi o cenę i gramaturę. To stąd ten wybór. No to już przyszedł czas na podsumowanie, dlatego zakładam moją magiczną czapeczkę Dymitr Bob Budowniczy i przedstawiam wyniki. Z mojego zestawienia wynika, że najtańszym sklepem budowlanym jest sklep Obi. Na drugim miejscu Leroy Merlin, a najdroższy Castorama. Także ja już kończę moje dzisiejsze wałki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, wrzućcie lajka, subskrypcję i widzimy się już w kolejnym odcinku. Jak macie czas, to pomóżcie mi to wszystko teraz odnieść do sklepu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!